chodźmy teraz zatańczyć szkockiego. Nie chciałbym nikogo urazić, ale ten taniec obiecałem już Krystynie. No ale przecież możecie zatańczyć jakiś inny, prawda, Krystyno? Pożyczysz mi żana. To już nie moja wola. Kiedy panienka raczy prosić, to nie godzi się odmawiać. No niech idzie. Niech idzie i niech podziękuje za zaszczyt. Szczerze mówiąc, panno Julii, tylko proszę, bez obrazy. Zastanawiam się, czy to rozsądne tańczyć dwa razy pod rząd z tym samym kawalerem, zwłaszcza, że ludziom tu niewiele potrzeba, żeby zaczęli sobie wyobrażać Bóg wie co. Ale co takiego? Co sobie mają wyobrażać? Co to ma znaczyć? Jeżeli panienka raczy nie rozumieć, muszę wyjaśnić prościej. To kłuje w oczy, kiedy wyróżnia się jednego ze swoich... Wyróżnia! Co za pomysł! Ja jako pani domu zaszczycam swoją obecnością zabawę służby, a kiedy już chcę zatańczyć, to z kimś, kto umie poprowadzić, żeby nie zrobić z siebie pośmiewiska. Jak panienka rozkaże, jestem do usług. Nie, no proszę tak tego nie traktować. To nie jest rozkaz. Dzisiaj przy święcie bawimy się wszyscy po prostu i odkładamy na bok wszelkie ranki. Proszę mi podać rękę. Obawiaj się, Krystyno. Nie zabiorę ci narzeczonego.